Pokój i dobro, kochani. Dziś jest piątek, 10 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Chciałbym, kochani, abyśmy dzisiaj skoncentrowali się na pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju z 37 rozdziału. Jest to opowieść o Józefie, który został przez braci sprzedany do Egiptu. Zauważmy, że postać Józefa i wszystkie jego perypetie są zapowiedzią tego wszystkiego, co spotka Pana Jezusa. I również niektóre z tych elementów możemy znaleźć w naszym życiu. A więc jest to pewna mądrość biblijna, która była zapowiedzią, proroctwem co do osoby Pana Jezusa, ale również jest zapowiedzią tego, co może Ciebie spotkać w życiu i w jaki sposób należy sobie radzić z tymi problemami. Józef miał sny. Te sny były prorocze. Choć Józef jeszcze na początku nie potrafił ich interpretować właściwie, później dopiero kiedy nabrał Ducha Bożego, już wiedział, czego Pan Bóg żąda poprzez te widzenia, poprzez te sny. Natomiast bracia powątpiewali w autentyczność tych snów, że one są wymyślone, że Józef chce coś ugrać wobec swoich braci. Podobna sytuacja była z Panem Jezusem. On przyszedł z konkretną misją, został posłany przez Ojca i często powątpiewali w to, że Jezus jest autentycznym Mesjaszem. Kiedy Józef został posłany przez Ojca do braci, aby zaniósł im żywność i picie, aby zaniósł im wsparcie, oni potraktowali go w sposób niewłaściwy. Podobnie i Pan Jezus przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Potraktowali również go w sposób niewłaściwy. Również spisek, który bracia uknuli wobec Józefa, jest zapowiedzią spisku wobec Pana Jezusa. Bracia osądzili go i nadali mu karę śmierci. Chcieli go zabić, pozbyć się swojego problemu. Również to samo było z Panem Jezusem. W naszym życiu też czasem się tak zdarza, że niektórzy ludzie chcą się nas pozbyć. Jesteśmy niemile widziani. Możemy wtedy wiedzieć, co czuł Józef i co czuł Pan Jezus. W końcu bracia postanowili, że nie zabiją go, ale wrzucą go do studni, do pustej studni. Ale tak naprawdę wrzucili go do swojego pustego serca. Również Pan Jezus też został wrzucony do pustych serc tych wszystkich ludzi, którzy nie rozumieli prawd Bożych. Kiedy Józef został wrzucony do studni, był ograniczony. Nie mógł iść w prawo, w lewo. Jedyny sensowny widok, jaki był, to widok na niebo. Być może w Twoim życiu też tak czasem jest, że jesteś wrzucony do takiego dołu. Masz doła, jak to niektórzy mówią, do takiej pustej studni. Jesteś ograniczony i jedyny sensowny widok, jaki może być, to widok na niebo. Tylko od Pana Boga może przyjść ratunek. Ta sytuacja przypomina mi również z życia Pana Jezusa takie wydarzenie, kiedy przed swoją śmiercią został wrzucony do takiej cysterny w pałacu Heroda. Dzisiaj, jeśli będziecie w Ziemi Świętej, możecie tam zejść. Jest to miejsce, które jest takim miejscem bardzo ponurym. Tam najczęściej czyta się Psalm 88. Kiedy bracia zauważyli kupców, którzy przyjeżdżali tamtędy, pomyśleli, nie zabijajmy naszego brata, sprzedamy go. Będziemy mieli też i zysk, a przy okazji nie będziemy mieli krwi niewinnej na naszych dłoniach. Słuchajcie, to samo zdarzyło się w życiu Pana Jezusa. On również został sprzedany przez Judasza za 30 srebrników. Również ci, którzy go skazali, też nie chcieli mieć krwi na swoich rękach. Uczynili to rękami bezbożnych ludzi. Być może w Twoim życiu też czasem tak jest, że czujesz się jak towar, że niektórzy ludzie traktują Cię jako materiał przetargowy, przerzucają Cię z miejsca na miejsce, zupełnie nie licząc się z Twoimi uczuciami. Być może tak jest, że możesz poczuć się jak Józef i jak Jezus. Kiedy Józef był już w Egipcie, był kupiony przez Potifara, żona Potifara podczas nieobecności swojego męża próbowała zwabić Józefa, aby ten obcował z nią. Kiedy on nie chciał tego zrobić, chciał być fair wobec Pana Boga i wobec swojego pana Potifara, ona upozorowała, że chciał dokonać gwałtu na niej. Wówczas, kiedy on nie zgodził się na to, został niesłusznie oskarżony i osądzony, trafił do więzienia. To tak jak Pan Jezus wziął na siebie niesprawiedliwy wyrok. Może Ty czasem też jesteś oskarżony, mimo że nic złego nie zrobiłeś i musisz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, a tak naprawdę i tak nikogo to nie interesuje. Kiedy Józef niesłusznie oskarżony trafił do więzienia, również tam nie stracił równowagi, nadal ufał Panu.
Pan Bóg przeorał go przez takie trudne doświadczenie, dotknął właściwie dna swojego człowieczeństwa, upokorzenia i tak dalej. I to sprawiło, że stał się bardziej dojrzały. I często w naszym życiu też tak się zdarza, że przez najtrudniejsze doświadczenia, kiedy przejdziemy, jesteśmy silniejsi, jesteśmy mądrzejsi. Teraz Józef już potrafił odczytywać znaczenie snów. Kiedy wyjaśnił sny osobom, które tam znajdowały się razem w nim w więzieniu, później awansował, ponieważ wyjaśnił sen samemu faraonowi. Życie Józefa odmieniło się. Faraon zobaczył w nim człowieka mądrego i człowieka Bożego. Zaufał mu i pozwolił, żeby Józef był takim pełnomocnikiem faraona, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. I faraon się nie zawiódł, dlatego że dzięki gospodarce Józefa Egipt zyskał. Znamy później różne perypetie, kiedy bracia przyszli w poszukiwaniu żywności, kiedy nie poznali swojego brata, kiedy on ich rozpoznał, kiedy poddał ich próbie, ale w końcu przebaczył im. I tak samo z Panem Jezusem. Również jego życie się odmieniło. Wydawałoby się, że on już jest martwy, a jednak zmartwychwstał. Tak jak Józef był martwy, prawie go nie było i raptem się pojawił. Co więcej, przyniósł ze sobą miłość i zwycięstwo dla wszystkich tych, którzy godni byli kary. Kochani, Józef został niesamowicie doświadczony przez życie, dostał niezłego kopa od życia. Jego życie było takim jednym wielkim poligonem, polem walki, a jednak zwyciężył. W czym tkwi tajemnica jego powodzenia? Są tylko dwa słowa. Ufał Panu. Do końca. Nawet wtedy, kiedy wszystko się waliło, kiedy sytuacja była w tej studni bez wyjścia, patrzył w górę, ponieważ tam był jego ratunek. Być może twoje życie też jest podobne do życia Józefa i do życia Pana Jezusa. To, czego potrzebujesz, to ufności, którą możesz położyć w Panu Bogu. I niech w tym pomoże ci Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra. Thank you.